Dzisiaj o kryptoskarbonce, czyli jak zarabiać przez oszczędzanie, jak gromadzić kapitał na rynku kryptowalut, nie ponosząc przy tym ani strat psychicznych, ani materialnych. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to program, w którym rozmawiamy o kryptowalutach, o rozwoju osobistym i o psychologii. Więc jeżeli interesują Cię te tematy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i zostań tutaj na dłużej, a na pewno podzielę się z Tobą wieloma treściami z rynku kryptowalut. To nie są porady inwestycyjne, a ja nie jestem doradcą finansowym, ale poprzez moje doświadczenie i wiedzę tutaj zdobytą będę starał się dzielić z Tobą tym wszystkim. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam, jak na giełdzie Binance wprowadzić swoje oszczędności, jak cyklicznie dokonując zakupy po 200-300 zł zbudować kapitał i powiększać go stale, trzymając na oszczędnościach, na opcji Earn lub wielu jeszcze innych, które pozwolą nam mieć coraz więcej kapitału i czekając na wzrost rynku kryptowalut, na wzrost wartości danej waluty bez zbędnego stresu, bez zbędnej jakiejś frustracji, ale także i euforii związanej z lokalnymi wzrostami, trzymać te oszczędności, gromadzić kapitał długoterminowo. Ja swoje aktywa trzymać planuję tutaj między 4 a 8 lat, więc jeżeli interesują Cię tematy, zapraszam Cię do dalszej części tego programu. Przechodzimy teraz do giełdy Binance. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych giełd kryptowalut ze względu na to, jak możemy tutaj działać, że jest to przejrzyste, jest tu bardzo dużo edukacji. Jest tu także opcja język polski i PLN-y, czyli nasze polskie złotówki. Jeżeli jesteśmy mniej ogarnięci w temacie angielskiego i dolara, jest to bardzo fajny sposób na naukę, przejrzyste takie dochodzenie do wiedzy. Nie musimy tłumaczyć, nie musimy się domyślać, co tam jest napisane, tylko jest tu po prostu przetłumaczone na język polski i możemy tutaj zaczynać. Binance oferuje nam bardzo przejrzysty sposób kupowania kryptowalut z naszej karty. Przewodnik dla początkujących, właśnie mamy tu całą drogę, jak to kupić. Najpierw musimy się zarejestrować na Binance, ukończyć weryfikację. Ja poniżej zostawię Wam linka do zalogowania się przez to. Później, jeżeli już jesteście zalogowani, zweryfikowani, musicie poprzez swoją kartę z banku zasilić. Jest tam prowizja chyba około 2% i następnie kupić kryptowaluty. Pierwsze wejście jest przez kilka kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, chyba USDC, USDT, BNB. Widzicie, że tutaj jest przez Blika możliwość, przez przelew bankowy, kartę kredytową. Jest szeroki wybór. Binance oferuje także aplikację na telefon. Ja osobiście właśnie więcej działam na telefonie, bo jest tam bardziej czytelnie, przejrzyście i mniej opcji. A tak na co dzień po prostu oglądam i sprawdzam, co tam, jak tam moje pieniążki się mają. A jeżeli już jakieś grubsze rzeczy robię, no to wracam na komputer i tutaj przez komputer to wszystko działam. Ale wracajmy do tematu oszczędności. Tutaj jeszcze mamy właśnie możliwość, jak to wygląda przy zakupie. Ale to już temat na inny odcinek. Kup to, nie? O. Jesteśmy na moich zarobkach. Ja już tutaj od tego roku zgromadziłem kwotę 4441. Jest to właśnie w przeliczeniu Bitcoin na złotówki. I tu jest opcja oszczędności. Ja w elastycznych mam Chiliz, ETH i Uniswap. Są tu mniejsze oprocentowania, ale po prostu te kryptowaluty nie mają tutaj większych oprocentowań, więc korzystam z tego, co mogę, a te waluty mnie interesują długoterminowo, więc i tak je tu trzymam i inwestuję.
oszczędności. Później mamy właśnie ten staking i tu mam kryptowaluty z BNB, DOT i CP. Macie tu kilka opcji, dlatego że jeżeli jedne mi się kończyły, to wrzucałem w drugie. W najwyższe oprocentowanie, jakie w danym momencie występowały, tu macie właśnie 64,15 na tą. BNB ma 5,86, 12, 20, w zależności w którym momencie to robiłem. Tu mam zyski z ostatniego dnia 75 groszy. I po prostu tak to wygląda. Dokupuję tu co jakiś czas swoje aktywa, jeżeli gdzieś indziej zdobędę jakieś aktywo, przelewam tutaj, dokładam do tego, można powiedzieć, portfela długoterminowego. Nie trzymam tu wszystkich swoich pieniędzy, tak naprawdę pieniądze, które w jakiś sposób albo wpłaciłem z fiatów, z etatu, można tak rzec, albo zdobyłem je gdzieś z jakichś airdropów, zdobyłem je gdzieś w dobrych miejscach i stwierdziłem, że tą nadwyżkę wrzucę tutaj na portfel długoterminowy. Jest to świeży portfel, ponieważ założyłem go od tego roku i będę go cyklicznie dokładał. Wiadomo, że teraz przy spadkach ten portfel wygląda dużo gorzej, ale mówię, ja nie nastawiam się na teraz i tu nastawiam się, tak zakładam, między 4 a 8 lat, w zależności jak to ten cały rynek, ta cała gospodarka kryptowalutowa będzie się rozwijała i jeżeli będę w którymś momencie już zadowolony, to na pewno będę realizował zyski i decydował, co dalej z tym portfelem. Na dzisiaj jestem mocno skupiony na dorzucaniu tutaj, na wrzucaniu w oszczędności lub w staking. Jeżeli będą się tutaj kończyć moje te okresowe te stakeowania, będę dorzucał na inne i tyle. Tutaj właśnie jeszcze dla wspomnienia, bo dopiero teraz zauważyłem, jest okres blokad 90 i 30, 30, 120, 120, 120 i 90. Czyli sami widzicie, że to nie są chwilowe blokady. Ja nastawiam się na długi okres, czyli dla mnie blokowanie aktywa na 120 dni to nie jest żaden problem, zwłaszcza że jest 25% oprocentowanie, 20%, 12%. Jest to bardzo, bardzo wciągające oprocentowanie, ponieważ no, jest to w skali roku, wiadomo, ale jeżeli zrobię z 2-3, tutaj mamy 30-dniowe, jeżeli dojdą mi te aktywa do tych, które mam, dorzucam je, wrzucam znowu staking i powiększam. I jeżeli te aktywo zrobi w ciągu 4-8 lat, nie wiem, 200, 500, 1000%, to oprócz tego, że wzrośnie wartość jej, będę miał po prostu tego aktywa więcej. Jeżeli podobało Wam się to, jeżeli jesteście zainteresowani oszczędzaniem, zapraszam Was na Binance. Powtarzam jeszcze, będziecie poniżej mieli mój link do zalogowania się. Musicie tutaj zrobić weryfikację i nic, tylko dokupywać kryptowaluty, rzucać na staking. Jeżeli ufacie tej giełdzie, jeżeli ufacie, że nie upadnie, że nic nie stanie się z Waszymi aktywami, to wchodźcie tu dopiero wtedy. Ja z pełną świadomością wrzucam tutaj, wiedząc jakie są, niosą ze sobą ryzyka na rynku kryptowalut, że jest szansa upaść przez Binance, że nasze środki mogą tutaj zniknąć, ale ja po prostu ryzykuję. Jestem pełnym optymistą, ale i świadomym tutaj inwestorem i jak to się mówi, nie wrzucamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Jest to jedna z moich odnóg tego wszystkiego i wrzucam kasę, stejkuję kasę i czekam na to, co rynek przyniesie nam długoterminowo. Nie interesuje mnie tutaj rok, dwa, trzy, tylko między 4 a 8. Jeżeli podobało Wam się to, jeżeli była to jakaś wartość, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli te wartości pomogły Wam w czymś, obserwujcie mnie dalej i wchodźcie na moje inne filmiki. Życzę Wam tylko udanych inwestycji, życzę Wam tylko zwiększania kapitału, a jeżeli przytrafi Wam się jakiś spadek, nie patrzcie na to krótkoterminowo, bo długoterminowo rynek kryptowalut ma szansę
zyskać i przynosić nam dochody. Nie była to porada inwestycyjna, było to tylko coś, co związane jest z moją edukacją, z moim doświadczeniem na tym rynku, więc dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia w innych, równie fajnych odcinkach.